Czy zrobiłeś już kawał telefoniczny? Wejdź na teleprank.pl i wykonaj anonimowy kawał, wkręcając znajomych, a później odsłuchaj ich reakcję podczas rozmowy. Teleprank.pl. Anonimowe kawały przez telefon. Sprawdź sam. Co z doby? Powinna być dogrywka jeden złoty. Nie. Ja wam zaraz powiem o co. Co powinno być w walce o zdoby. W walce o zdoby, słuchajcie, sędzia ma tam obowiązek. Generalnie to sędzia decyduje o tym, co robi. To sędzia. Sędzia jest wymiarem, kurwa, sprawiedliwości w oktagonie i w ringu. I sędzia na... Forum gratulacje wygranej z Polakiem xdeformfamemma.pl. Wbijajcie na forum fanfamemma i piszcie, z kim zawalczy na Flame 3 forum. To sędzia decyduje, co wydarzy. Czy przerwie, czy powie stop, czy krzyknie, czy upomni, czy da, kurwa, karę, kartkę i w ogóle, czy salto zrobi. I na odprawce, na dzień przed galą było mówione, sędzia stanął, ja stałem tu, ozdoba stał tu, patrzyliśmy się prosto na sędziego, byliśmy 2 metry od niego. Pozdrowadzę, wariacie. I sędzia mówi, słuchajcie teraz uważnie, ja kończę walkę, żeby nie było płaczu, jak ktoś dostanie kopa w jaja, albo wypadnie mu szczęka i będzie płacz, że sędzia nie skończył walki. Że ty dostaniesz i zamiast skupić się na przeciwniku, to zaczniesz krzyczeć i pokazywać, czy coś w tym stylu, no kurwa wykrakał. Przypadek? Przypadek? Myślicie, że sędzia już wtedy nie grał, nie? Tak? Myślicie, że ja jestem ten pierdolnięty? Mi się wydaje, że to sędzia grał w tą grę. Jeszcze nie wiecie, ale ten sędzia już tam był. Przed tym jeszcze jak ja tam byłem. Przypadł? Wypadła szczęka komuś tam później? No i mówię, no i jeżeli jestem przekonany, że jeżeli ta szczęka wypadłaby o zdobie po jakimś czasie, kopnięciu czy czymkolwiek i ozdoba byłby kurwa 3 metry od Adbustera, 3 metry od Adbustera by był i nie byłoby żadnego zagrożenia. Sytuacja byłaby spokojna, sędzia by podszedł, powiedział time, włożyłby mu szczękę, lecimy panowie, jazda. Ale kurwa, Adbuster zajebał mu 2 kolana, tam się obrócili, mu wypadła... Trzymano kolano, dziękuję, że trzymałeś kciuki. I ten. I ta szczęka mu wypadła? Ten goleje, a ozdoba krzyczy do sędziego. Kurwa, z całym szacunkiem, do każdego. Jak ja bym się bił z Adrianem, jak się biłem z Adrianem i wypadłaby mi szczęka w jakimkolwiek momencie... Nie czekasz, bo ci jak spuścisz wzrok z przeciwnika, i tak Dawid miał szczęście, Dawid miał takie szczęście, że Adbuster tak jakby też przez chwilę skupił się na tym, co pokazuje ozdoba. Bo każdy normalny fighter, widząc to, że twój przeciwnik spuszcza cię wzroku, ma w ciebie wyjebane i zaczyna na jakąś szczękę pokazywać, podjechałby i zaczął napierdalać z całej siły. Odpowiesz na moje wcześniejsze pytanie i zobaczysz jeden. Pamiętam mordę wcześniejszego pytania. I chodzi o to, że sędzia miał rację. W takich momentach nie przerywa się walki, żeby włożyć komuś szczękę. To tak jak ja bym wyjebał komuś gonga, gościu jest podłączony przy siatce, zaraz mi upadnie, straci przytomność, wypadnie mu szczęka, a sędzia mówi, ej stop panowie, włóż mu szczękę. I gościu ma 10 sekund, żeby dojść do siebie i mnie nokautuje. W takich momentach nie kończy się walki.